Hej moi drodzy, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Honey, I Join a Cult. Kochani, zaczynamy kolejną rozgrywkę. Tylko tak, widzę, że coś się z gierką dzieje, jak się klika F9. Potem jeszcze to sprawdzę dokładnie, co się dzieje. Tak czy inaczej, co my tutaj mamy? Co się dzieje, Kai? Nastrój ma bardzo poniżej. Czego tu w ogóle brakuje? Brakuje ci jedzenia. A czemu ci brakuje jedzenia? Czemu ty nie chcesz sobie zjeść? Może my musimy im zrobić bardziej jeszcze czas tutaj na przerwę. To niestety nie jest jak... Nie jest jak w Rimworldzie. Dobra, zróbmy im o 12 czas wolny. Niech sobie zjedzą. Wszyscy sobie o 12 zjecie. I tak, tu jest jeszcze Shira, ale Shira ma to w dupie. Jak zwykle wszystko. I Livia, tak samo, 12 czas wolny, czas na jedzonko. Milena Matusiak również. Dobra. Mamy badania. Ja teoretycznie nie pamiętam dokładnie, co my tutaj robiliśmy ostatnio. Wiem, że chcieliśmy chyba iść na Biuro Tajnych Operacji i ulepszenia pomieszczenia socjalnego, ale tak, nie mamy chyba punktów z tego, co patrzyłem. Więc... Zobaczmy, co wpływa. Lepsza wiara. Dobra. Lepsza wiara, niech będzie. Kasa mamy 1018, nie jest to dużo. Czekamy do 12. Oni może sobie pójdą zjeść i tyle. Z pewnością nie zaskoczycie to, że konieczność używania wiadra jako toaleta nie wpływa dobrze na morale. Nikogo nie mają gorszy nastrój w wyniku życia w złych warunkach. Ciasne pomieszczenia wypełnione przedmiotami niskiej jakości sprawiają, że na koniec są nieszczęśliwi. A to wszystko wiemy. Wszystko wiemy, spokojnie. Pomieszczenia. Niech to sobie powoli idzie. A my chcemy zobaczyć właśnie może łazienka. Ale i tak nie mamy innych rzeczy. Nie mamy innych rzeczy. Musimy się bardziej skupić właśnie na badaniach. Badania nowych przedmiotów. Ulepszenie pomieszczenia. To 60 potrzeba wpływów. To wpływy pamiętam, tak? Tak. Jest już ta 12. Czyli zjedli. A ty, jaki masz znów problem? Nastrój trochę ci poszedł do góry. Dobra, 13 do roboty zapieprzać. Trochę wpływy już lecą, dobra. Nie jest źle. Co z misjami? Kampanie PR-owe. Zwiększenie wskaźnika PR. Boże, wiecie co, przy tej grze mam jakiś dziwny napad. Napad takiego plątania języka. 19 wpływów. 16. No, możemy w sumie. Andzia iść. Andzia, możesz iść na misję. Leć, Andzia, leć. Milenka sobie tam bez problemu pracuje, więc spoko. Livia, czemu nie zjadłaś? 19 właśnie, a jak z tym kazaniem ty mamy? Kazanie, o które jest kazanie? Bo pamiętam, że 22. Może tak od 19, bo oni chyba mają 22, to już sen. Prawda? Czy ja dobrze pamiętam? 22 czas wolny. Zaplanowane kazanie. Tylko dlaczego ja wtedy brałem na 22, nie pamiętam. Nie pamiętam, czemu ja zaplanowałem na 22. Dezorientator, używany przez wyznawców do generowania zasobów. Maksymalna dozwolona liczba przed ulepszeniem 3. Domino. Gramofonik to nie. Gotówka. Sala duchowa. Pozorność. Inny podium do terapii duchowej. Dobra, weźmy tą terapię dezorientacyjną, tylko to jest wszystko drogie, jak skurwys. Mieliśmy kuchnię chyba skończyć. Mamy piekarnik, mamy lodówkę.
Z lewo zmywaka nam brakuje jeszcze. Wzmocnienie pomieszczenia? Piekarnik, zamozywek, zbadlak kuchenny. Tylko nie mamy zamrażarki. No to jak my to mamy zrobić? Ale to jest ulepszenie, dobra. Czyli tak, robimy teraz z lewo zmywak. Jak ja to robiłem R-ką? Odwrotnie. Pyk. Ten blat kuchenny mi się jeszcze przyda. Nie mamy kasy. Nie mamy kasiorki. Dobra, trochę tam... Zaczynają gotować, dobra. Jest git. Trochę więcej wiary, tylko sam daje wiara. Punkty wiary są uzyskane dzięki kazaniom i mogą być wymieniane na boskie natchnienie. Gdzie tu jest boskie natchnienie? Tu jest. Przyjmij zło we wszystkich postaciach. Przywołaj mocznego władcę matek, Sparta, uświat do gołej ziemi. Tylko tu musimy wybrać... Tak, a przywódcy najpierw. No właśnie. Spotkanie podczas misji, zrób to teraz. Zbliża się do ciebie tajemnicza, mrużąca pod nosem zakapturzona postać. Wokół dłoni dziwnego mężczyzny trzaska ją wyładowania elektryczne. Zbliż się. Chcesz zapoznać się z naukami Darfa Bligusa Mądrego? No, w sumie dowiedzmy się więcej. Doskonale. Tak bardzo ślepił go pęd ku oświeceniu i nauczeniu innych, że sam uległ zepsuciu, usiłując czerpać korzyści ze swoich działań. Choć wskazywał drogę swym uczniom ostatecznie, sam okazał się niewart oświecenia. No to ja chętnie przybliżę cię ku oświeceniu, jeśli zechcesz. A podziel się ze mną, ale chociaż kurde. No dobra. Masz. To twoje przeznaczenie. Wyciąga za poły szat świetlisty miecz i ci go wręcza. Jednak przy przekazywaniu broni rękojeść wyślizguje ci się z ręki, a ostrze boleśnie wbija się w ciało. Dobrze, widzę twój gniew. Patrz, jestem zupełnie bezbronny. Weź ten miecz i zabij mnie. Postać najwyraźniej czegoś oczekuje, ale po prostu się na nią gapisz. Ból zupełnie odebrał ci zdolność do działania. Nieznajomy tylko wzdycha ciężko, po czym podchodzi do innego przechodnia. Słyszysz słowa, czy chcesz wysłuchać nauk Darfa Bligusa Mądrego? Rezultaty uzyskano lekki miecz, a Andzialiś otrzymuje uraz, pełnoobjawowy dotkliwy ból. No, trudno. Minus 15 zdrowia. Terapia nie wymagana, spoko. Może być. 17. Czy my coś tu już mamy? Jeszcze macie pracować, ale widzę, że Milena sobie je. Widzę, że Milenka sobie jeszcze je. Gdzie jest ta nasza ofiara? Pokój serwisowy, co? A żona pracuje w pokoju serwisowym. Dobra, 22 będzie zaraz kazanie. Spoczy. Możemy już teoretycznie zakończyć. Chociaż ta kuchnia jest już chyba zrobiona. Opcjonalny przedmiot dekoracyjny. Nie jest nam potrzebny. Aha. Rozumiem. No dobra. Czyli tak, teraz będziemy próbowali zrobić pomieszczenie kolejne rekreacyjne. Czy może nie rekreacyjne. 7. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jak w Simsach. Budujemy jak w Simsach. Zrobimy sobie kolejne drzwi, minus stówkę, już mamy tylko 300 dolków. Ale lipa. Dobrze, zostawiać goldy. Zostawiać goldy, bo mam ich mało. Jaki mamy dzień... Ojej, zmiana dobowa minus 619. A ile w ogóle mamy wydatków? Dziennych. Nie ma. No trudno, będziemy co najwyżej w debecie. Za 15. No chciałem zrobić tu pokój jeszcze, ale widzę, że się nie da. Pomieszczenie. Łazienka, sala duchowa, studio medytacyjne. Czy my nie mamy tej sali duchowej już? Pokój rekreacyjny, studio medytacyjne. Nie mamy. Aha. Mistrz wirowania. Zalecona wielkość pomieszczenia 10 na 10. To jest 10 na 8 chyba tylko. Za małe.
Ole lipa. No dobra, trochę powiększymy. No jak to za mało pieniędzy? Oh fuck. Msza, zapraszam wszystkich wyznawców. Nie wszyscy tu są chyba. Chyba, że ktoś tam odszedł. Uwierzcie. Wierzymy. Dobra. Pieniądze minus 582, wiara plus 206, wpływy minus 13. Jakość kazania słaba. Wszyscy śpiulkać. Wysyczycie, wy wszyscy już musicie spać. Dobra. Nikt się nie obszał, wszyscy się obszali. Nawet Kocur Shiro. Nawet Kocur Shiro się obsrał. Znaczy obszczał. Biurko lobby. Ukończono. Serio, ona dopiero wraca? Kurwa, naprawdę? Naprawdę ona dopiero wraca. Oj, nie zauważyłem tego, no trudno. Może przeżyjemy to. Automatycznie zapisane, poziom. Ty jesteś jakoś średnia. I my chcieliśmy cię chyba brać na blef, empatię oraz improwizację. Nie, nie improwizację, sprzedaż detaliczną. Dobra. Niech będzie. Nikon zyskuje dziwactwo. Woli nie pracować w odległości mniejszym niż 20,5 od jakiejkolwiek kantyny. No problemo. Znasz jego imię? Weź udział w wydarzeniu kanał komedii obserwacyjnej pod tytułem Leczenie ran za pomocą gumek w lokalizacji stacja telewizyjna. Ale za dużo by nam chyba to wpadło. Dobra, wszyscy śpiłkają, mamy 328 dolków, zaraz sobie odbijemy to. No właśnie, wszyscy teraz zaczną się kąpać i tak dalej, jeść. Nie mam żadnych posiłków, naprawdę. To ma sprzedający. Jesteś w lodówce? Przygotuj. Lejków mamy 6. A składników... Dobra, na razie sobie nie będziemy tylko kupować. Jaki masz problem? Oj, przepraszam. Dobra, gdzie nasi wiercy? Czy wam brakuje w tej chwili rozrywki? Tak. Dobra, będziecie mieć czas wolny o 12. Nie płaczcie. Nie płaczcie. No dawać, dawać, dawać. O, już jest jeden. Michał Filipiak. 6,4. Sporo. Gdzie nasza tutaj koleżanka tu jest? Wolą ci wybrać na sprzedaż zaliczną, ale dobra. Plus 100? Za co to było? Za co to było? Dobra, kasa się generuje. My potrzebujemy, jeszcze raz, pomieszczenia. Chcemy zrobić dzisiaj może właśnie tą terapię dezorientacyjną. No patrz, to jest zalecane pomieszczenie 11 na 11. Ale to jest sugerowana. Czemu tego nie możemy zrobić? Tu się da. Czemu się nie da? Czemu to w ogóle... Bo już nie pamiętam chyba, jak to się to budowało. Ja potrzebuję jakąś podłogę. Ściany są dokończone, bez problemu. Ściany, zbóż. O. Może teraz pomieszczenie będę mógł zrobić. Ala duchowa.
Nie. Czemu tu się nic nie zmieniło? To są drzwi, prawda? Tak, drzwi. Ściana betonowa. Jest i jest. Fundament betonowy. Kurde, nie wiem. Czy zastanawiasz się czasami, ile wiary kosztuje dzienne prowadzenie sekty? Już nie musisz zgadywać, po prostu kliknij jedną ze statystyk w lewym dolnym rogu ekranu, aby wyświetlić ekran ze statystykami wiary. Kurwa, czemu ja tego nie mogę? Wielkość pomieszczenia 63 płytki. Nie, no naprawdę nie wiem. Ja o czymś nie wiem. Ściana betonowa. No musimy najpierw chyba postawić fundamenty. Betonowe. O kurde, droga. Bardzo droga. Jeszcze się tutaj to rozwaliło naprawdę. O matko bosko. Minus 50 i minus 50, dobra. Dawać mi kasy, dawać mi kasy. Dawać kasę. Próbujemy drzwi jeszcze, na które nas nie stać. Ale lipa. Generuj to, generuj to. Ale pięknie generują. A w sumie moglibyśmy ich zrekrutować. Werbuj. Trzy lewe nogi, co? Uwielbiam melony. Nieznana cecha jedna. Ohoho. Dwóch, trzech, prawda? Czy czterech? Czterech. Jeszcze jakiś jest Batman. Kilka. No, słabe te cechy macie. A w sumie zakażenie mózgu ślimakami ND. Pu. Czy mogę zwerbować? W domu, mogę. Trzeba na ciebie czekać, wrażej czego. Wiemy, wiemy. Ale nie mamy kasy na to wszystko. I patrzcie, i tutaj się zrobiło. Tu się wszystko zrobiło. Nie wiem czemu. Kurde, nie wiem, czy to wykryło jakąś ścianę? Tylko? To jest bez sensu. To jest, kurde, bez sensu. Pomieszczenie. Sala duchowa. Ale weźmy to, terapia dezorientacyjna. No właśnie, tu już możemy. Tu już możemy. Potrzebujemy jakieś 2000 dolków, 200 nawet. Nadal są bliscy załamania, badania. Dobra, ulepszenie pomieszczenia łazienka. Chcemy to. W końcu może jakieś przedmioty zwiększymy. I będziemy na pewno musieli też zrobić delikatne przemeblowanie tych budynków. Takie wielkie jest nam niepotrzebne. Teoretycznie mógłbym nawet skasować tutaj tą łazienkę, przerobić ją tu. A po tu, tu zrobić stołówkę. I tu zrobić pomieszczenie właśnie rekreacyjne. No ale dobra. Nie pomyślałem o tym. Kolejna msza czarna. Dajcie mi cześć. 226 wiary, nastrój minus 16, minus 10 energii. Dobra. Zawsze pokazuj PZ. Punkty życia są chyba, tak? Kto jest tu jeszcze ranny? Ona jest ranna, Angeliście.
Nie będziemy wiedzieć, kto jest kto. Dobra, a jak się robiło naprawę? Bo już nie pamiętam. Kurde, nie wiem, nie pamiętam. Nie pamiętam dziwactwa. Mamy nowe dziwactwo. Znaczy nie, to chyba stare. Czy to ogólnie pokazywało, że są nowe dziwactwa? Misja. Poziom czwarty. Wiara plus wpływy, wskaźnik ryzyka 21. 25. No trochę PR-uj. I reszty, tylko więcej. No niestety wskaźnika ryzyka, to już byśmy mieli ponad 50%. O, Andzia. Lecisz. Andzia, lecisz. Nie pamiętam, jak się naprawiało to. Kurwa, no wszystko psuje ta. Chciły mi zwierać. Jak to się kurde naprawiało? No właśnie nie wiem, nie wiem, serio nie wiem. Nie wiem, jak to się naprawiało. Kaja Kasprzak trochę to naprawi. Jak z naszymi zapasami lodówkowymi? Nie mamy nic chyba, tak? Musimy kierować jakąś misją. Dobra, zróbmy to teraz. Z restauracji Brown Staff wybiega wściekły szef kuchni. Ma ogromne wojsiska i naszyjnik z cebuli. Odzywa się silnym francuskim akcentem. Wydaje ci się, że możesz sobie tu wejść i mówić mojemu mistrzowi kuchni, co ma robić? Oj, pożałujesz tego, Monfrey? Uczyłem się u samego Michelin Pioks Juniora w El Willy-Bolly. Wydaje ci się, że znasz się na kuchni? Zapraszam, przekonamy się, kto faktycznie wie wszystko o najlepszym jedzeniu na świecie. La cuisine Francis. Podejmij jego wyzwanie po francusku. Wymagane międzyludzkie minus jeden. I co, że nam spadnie? Dobra. Kucharz robi krok w tył i przygląda ci się podejrzliwie. Mówisz językiem miłości? Może cię nie doceniłem. A teraz przyrządź dla mnie bouillabaisse, ty pożerająca brodawko, matko jagód. Wchodzisz do kuchni i zabierasz się za przygotowanie potrawy. Dobra. Czas uruchomić mój super inteligentny telefon. Co to jest? Przyjąć dla mnie bouillabaisse? Co to jest? Zupa rybna. Mistrz kuchni próbuje potrawy i uśmiecha się niechętnie. Może jednak nie jesteś jednak stupide? Jeżeli będziesz kiedyś szukać zajęcia jako sous chef, daj mi znać. Uzyskano 50 PR i 75 wpływów. Nie, to nie było oszustwo, żeby nie było. To była inteligencja. Zbuduj drzwi. Zróbmy im tu wejście na razie. I tak. Rozwój ośrodka. Wiem, spokojnie. Kasy potrzebujemy. Kasa jakoś tak kurde niechętnie idzie. Przedmioty. Chcieliśmy terapię dezorientacyjną. Próbujemy, no mówię, 2000. W tej chwili 2000. Po to, że tu nie da się jakieś pożyczki wziąć. No i wziąłbym sobie. I tak musimy czekać na to 2000 i tak nie ma innej opcji. Możemy to zburzyć. Możemy to zburzyć. I możemy chyba zrobić kolejne przedmioty do łazienki. Gdzie tu jest łazienka? Łazienka. No. Zadania. Dobra. Przedmioty. Teraz się łazienka odblokowała. Tak, jest. Dobra. No to czyli potrzebujemy więcej niż 2000, ale musimy to najpierw zrobić, chociaż kurde, no, potrzebujemy też nowych rzeczy. Dobra, na razie jeszcze pas. To 3 wpływów, co możemy teraz zrobić?
O, drabina z kolana, po co to? Zwiększa szybkość napadu 40%. Wzmocnienie pomieszczenia nie chcę. Basen objawi, ulepszenie pomieszczenia, pokój rekreacyjny. Poprawa nastroju. To nie jest złe. To nie jest złe. Ławka wygodna, ulepszenie pomieszczenia, sypialnia. Limit 1 nekon i potrzebujemy i tak poprawy nastroju. Dobra, bierzemy to. Czy ty to kurwa dzisiaj naprawisz? Jak to się naprawiało? Jak to się naprawiało? Jak to się naprawiało? Kurde, nie pamiętam. Ale na kiedyś tu byłaś tym. Tym od napraw, prawda? Nie. Biuro badawcze. Kartonowy pudło, studio medytacyjne. Czy ty byłaś do pokoju konserwacyjnego? Już nie pamiętam. Jak ty byłaś do pokoju konserwacyjnego? No. Jak to się naprawiało? Powiedzcie mi, jak to się kurde naprawiało? Co ty robisz? Już przypisano. Napraw to. No czy ty nie masz naprawdę pokój konserwacyjny? Czy ty masz problem z tym? Nie wiem, że obiekt jest uszkodzony. Wow! Brawo, Lena. Brawo, Lena, w końcu się wzięłaś kurwa za robotę, gratuluję ci. Lena. Misja, wracaj z misji. To jest totalne niepowodzenie. Uuu, Nekon powrócił. Ranny Nekon. 0 PD plus 18 wskaźnika ryzyka. No świetnie. Oj, niedobrze. Terapia wymagana. Moje myśli są nieskładne. Jak ciebie leczenie? Pół dolca za minutę. Niedobrze. Ale się kasa generuje teraz, kurde. Wyznawcy. Nikani. Angeliś, ty jesteś nadal... Nadal stąd? Cały czas tam jest, dobra. Zdrowie. Leczy jej się. Wracaj. Już po terapii. Chyba. Chyba. Można wrażenie Mauras, który może być wyleczony przez terapię. No to idź, dobra. Idź się, lecz trudno. Wydamy na ciebie trochę. Trochę na ciebie wydamy. Andzia, lecisz. Dobra, w następnym odcinku raczej już damy radę sobie dobić te 2000. Podczas wyleczenia do panolowania. Trochę jesteśmy w dupie, jeżeli chodzi o to. Kasa spada jak nie wiem. A oni jeszcze tutaj w sumie nic nie robią zbytnio. Ile ty się jeszcze będziesz tutaj badać? Ile się będziesz badać? Nikoni. Nada jeszcze jesteś? Członek personelu. Efekty brudne ręce, misja przerwa. Chodzenie przedmiotem. Kurde. Czemu tu nie ma nic napisanego, co jej jest i kiedy? Nie poszło mi. Zawodowy piwosz.
nie ma nosa, umie grać na dudach. No strasznie ta kasa spada, Boże, to strasznie boli. Bardzo boli. Strasznie, strasznie. Czemu używam tego strasznie? Kolejne misje są. Bez nikt nie jest ranny. No dobra, no to chyba ci już możemy ściągnąć, co? O. Wracaj. Nadal masz injury? Nie, tu nic nie widać takiego. Dobra, moi drodzy, ale to było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Ja wiem, że ten odcinek był dosyć nudny, ale no... Początki i zbieractwo kasy jest dosyć takie... zazwyczaj nudnawe. Dobra, trzymajcie się. Grał do was Shiro. Hej, hej!